oświadczenia, komunikaty. Szanowni Państwo, kolejna sesja odbędzie się 24 października o 17:30. Zmiana pracy biura. Pani Małgosia jest na zwolnieniu teraz lekarskim, bo będzie się przygotowała do operacji łokcia. Już jest po, tak? Mam nadzieję, że wszystko, taki poważny problem, jest dobrze. A tu po pracy. To bardzo się cieszę, to ja zadzwonię jutro, żeby się nie zdenerwował, nie to potrzeba. Bardzo się cieszę, że już jest wszystko po i dobrze, ale jej zwolnienie jest praktycznie do cały miesiąc, nawet do początku listopada. Tutaj urząd nam przysłał pracownika, który będzie ją tutaj zastępował. Pani Elżbieta będzie tutaj kilka tygodni, bo to tygodni, to ja nie wiem, czy w tygodniach mierzyć. Na pewno do końca przyszłego tygodnia. Tak, a później będziemy mieli zastępstwa. I później z powrotem. Czyli mamy tutaj zaplanowane zastępstwa, aczkolwiek na pewno praca biura będzie odrobinę zmieniona. I tu bym chciał, żeby Państwo, którzy mają dyżury w Radzie, również tutaj wzięli to pod uwagę. I bardzo bym prosił o to, żeby sprawy, które są jakieś trudne, które tutaj na przykład będą zgłaszane do Państwa. Pani Małgosi nie ma, Pani Ela będzie tutaj próbowała rozwiązywać niektóre rzeczy bezpośrednio do mnie. Ja będę starał się tutaj, to czego się nie uda tutaj Pani Eli, to ja będę próbował tutaj rozwiązywać. Ankiety. Wydział Rozwoju Miasta. Tutaj nie wiem, czy Państwo dostali te ankiety? Rozumiem. Dostają Państwo ankiety do wypełnienia z Wydziału Rozwoju Miasta, tak? Dzisiaj. I które dotyczące chyba inwestycji miejskich, planowanych inwestycji. My nie mamy tutaj dużo planowanych, bo mamy jedną, którą mamy, czyli tą halę. I na dzień dzisiejszy chyba nic więcej nie mamy z planowanych inwestycji miejskich. Tyle. Rozumiem, że tutaj... Proszę bardzo. Chciałem podziękować wszystkim radnym zaangażowanym w organizację spotkań dzieciowskich. Nie wiem, czy teraz mam wymienić osobiście, prawda, zmienia nazwiska osoby, czy po prostu powiem ogólnie. Dokładnie, dziękuję bardzo. Mieszkańcom bardzo się podobało i mam nadzieję, że za rok też się uda nam zorganizować takie fajne spotkanie dzieciowskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ja również dziękuję tutaj na ręce Tomasza Grzyba, który tutaj moją prawą, może bym powiedział lewą ręką w tym temacie, bo jestem leworęczny. No to dlatego nie chciałem go obrazić. Prawda? I wszystkim tym osobom, które brały udział, bardzo dziękuję. Bardzo dużo czasu część radnych poświęciła. Mam nadzieję, że naprawdę nie było to, że tak powiem, nie było to łatwe zadanie, skoro wypełniliśmy je godnie i dużo mieszkańców miało okazję po prostu dobrze się bawić, świętując. To tyle. Tylko mam dla Pana... To może tak, najpierw radni, a później goście, dobrze? Proszę bardzo, Pan Buczkowski, później Pani Zarzucka. Na ostatniej sesji poczęstowałem się ciastkiem i chciałem za to ciasto zapłacić Panu. Dlatego mam stoi kością gardę, że tak. Ale mówię. Panie Andrzeju... Proszę bardzo, nie, bo proszę pana, pan na mnie nakrzyczał bez podstawy. Ale pan radny, ja mam nadzieję, że gdyby sobie panu. Życzę panu wszystkiego najgorszego. Wie pan, co okazji. No tego pan akurat nie dobrze. Za to, że pan się tak zachował w stosunku. Ale pan się nie lepiej zachowuje, nie daje pan dobrego przykładu. Dziękuję. Myślę, że to nie było akurat dobre. Wiem, że to, co było na ostatniej sesji, nie było dla Pana miłe, oddał Pan tym samym. Ale, tak powiedziałem, dla mnie to jest niedobry sposób rozmowy i dlatego nie chciałbym, żebyśmy Panie mieli... Okay. Jeśli się kogoś częstuje ciastkiem, to się go później nie atakuje. Rozmawialiśmy wielokrotnie. Ale to, co Pan powiedział, moim zdaniem... Ale już. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Zagórska. Ja chciałam zapytać zarząd, ponieważ na łamach pracy pojawiają się takie artykuły, cytuję, krakowianie decydują, na co wydać publiczne pieniądze. Czy zarząd dzielnicy 16 rozważał możliwość składania projektów przez mieszkańców osiedli w ramach budżetu obywatelskiego nazywanego partycypacyjnym? Taki budżet istnieje, już ale proszę Państwa, ja bardzo proszę, posłuchajcie.
Ja, ale przepraszam, ja rozumiem. Proszę nie rozmawiać. Chyba będzie tak zwana świnka, szanowni państwo, jak w Radzie Miasta jest jakaś świnka, do której się wrzuca pieniądze, jeżeli ktoś nie reaguje na upomnienia pana przewodniczącego. I później te pieniążki się daje na szczytny cel. Rozumiem, że... To jest wulgarne słowo świnka, bo ja powiedziałam, że ktoś świnkę nie... Ale pani użyła to w stosunku do człowieka. Tak, do menelów, tak. Do człowieka. Do człowieka. Dziękuję. Proszę bardzo. Może ja uważam, dokończę pan. Tak. I te projekty mogą składać mieszkańcy poszczególnych osiedli, dzielnicy. Ponieważ takie projekty składane są, chyba to już trzecia dzielnica bierze udział w tym budżecie, udziale w budżecie obywatelskim, a pieniądze nie są jednak, podobno takie informacje z prasy, dzielone jednakowo. Czy Rada zamierza uczestniczyć w tym programie? Okay. I już skorzystać z pieniędzy. Inaczej, nie wiem, co znaczy skorzystać, bo korzyść polega na tym, że musimy wydać. Teraz tak. Temat budżetu partycypacyjnego był już omawiany na zarządzie. Ja byłem osobiście na spotkaniu, na sesji. Nie wiem, dlaczego powtarzamy ten temat. W każdym razie temat został negatywnie zaopiniowany przez nas, związany... Ale już. Chciałem powiedzieć, że pieniądze, które w ten sposób się przeznacza na inwestycje, które mieszkańcy wskazują, jest to temat związany na przykład z miastem Łodzią, gdzie tam miasto Łódź przeznaczyło 20 milionów na realizację tych priorytetów, które wyznaczą mieszkańcy. Ja myślę, że tutaj w naszym przykładzie to dzielnica jest tutaj bliżej mieszkańców, zostali dzielnicowi radni wybrani do tego, żebyśmy realizowali właśnie te potrzeby, które mieszkańcy chcą. I łatwiej i szybciej zrobimy to i cała ta procedura, którą trzeba wypełnić, żeby zrealizować ten budżet, jest długa. To trzeba naprawdę mieć bardzo wytrwałych mieszkańców, którzy tą całą procedurę przejdą, żeby ich wniosek został zrealizowany, a część po prostu będzie musiała i tak odejść z kitkiem. Także moim zdaniem, i to jest moje zdanie, myślę, że nie tylko moje, jest wsłuchiwanie się w to, co jest mieszkańcom potrzebne w waszych okręgach, w naszych okręgach i realizowanie tego jak najskuteczniej. Bo po to jest właśnie ta władza obniżona w dół z Rady Miasta do Rady Dzielnic, żebyśmy mogli wykonywać te właśnie drobne rzeczy, których mieszkańcy oczekują od nas. Tworzenie kolejnego budżetu partycypacyjnego, który by powodował, że tworzymy kolejny twór, komisję i tak dalej, byłby na tym etapie demokracji moim zdaniem niewskazany. Ale ja... 3 czy 4 dzielnice w Krakowie przeznaczyły po 100, po 50, po 20 chyba tysięcy ze swoich budżetów. Czyli praktycznie to są małe środki przeznaczone. Tak, to jest 100 000 złotych. Taka próba zobaczenia jak... Dla mnie na pewno jest ważne te zmiany, o których będziemy może mówić na przyszłej sesji, o zmianach statutu dzielnic. Jest projekt, można przeczytać projekt, który pan Jaśkowiec przygotował. Zmiany statutu dzielnic, w którym wiele takich ciekawostek jest. Myślę, że może na przyszłej sesji część z nich omówię. Może to już będzie z komentarzem. Jest prezentacja w tym temacie również przygotowana przez pana Jaśkowca, gdzie daje... Dominika Jaśkowca. Gdzie jakby otwiera się możliwość, żeby więcej ludzi mogło korzystać z możliwości bycia w Radzie na przykład, żeby tutaj część procedur w Radzie, które de facto nam utrudniają pracę, były łatwiejsze, żeby budżet był stabilniejszy dzielnicy, możliwość dysponowania środkami była bardziej transparentna. To są rzeczy moim zdaniem, które mogą usprawnić działanie Rady. Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tego nowego statutu, bo to już, ja już miałem pierwszy ten projekt dość dawno. Rada Miasta ma zamiar to przegłosować kiedyś? Czy? Myślę, że może pan wejść na stronę internetową. Jest ten projekt już złożony. Ma numer 1490 albo 60. Jest teraz złożony. Został 24 września złożony. Można sobie przeczytać. Ja wiem, proszę powiedzieć, jest decyzja w tym, bo przepraszam, nie przyglądałem teraz ostatnio, o skróceniu, znaczy czy w ogóle jakaś jest decyzja o skróceniu naszego tego jest, okresu. Jest zapis, który jakby ujednolica wybory do samorządu
mówimy o Radzie Miasta i do Dzielni. Ujednolica, czyli w tym samym dniu. Czyli automatycznie tak. Była skrócona... Tak, nasza kadencja do czasu wyborów, pasowana do wyborów do Rady Miasta, do Sejmiku i do... To jest w tym projekcie, który ma być głosowany. Czy to jest w tym projekcie, głowy nie dam 99%, że jest, a jest na pewno w statucie miasta było. W statucie miasta było. Czy nasze uwagi były uwzględnione w przyszłym roku? Te uwagi, tutaj chyba była ilość podpisów, prawda? Raz, ja już nie pamiętam, ile to było, ale podpisy na pewno chyba nie. Nie, podpisy na pewno nie. Ale co nie? Nie są uwzględnione, daje to możliwość, żeby każdy, kto chce, mógł być kandydatem do Rady Dzielnicy. I nie wiem, czy to jest ograniczenie. I to chyba z całej gminy. I z całej gminy. No, tak, no to tak. Także ja myślę, że może na przyszłej sesji, jak będzie temat rozwojowy, będę mógł coś więcej powiedzieć. Tak jak mówię, temat wpłynął 24 września, zdaje się, do pana przewodniczącego, żeby... No ten temat się, rada się tym tematem zajęła. Proszę bardzo, mam prośbę, tylko... Ja jedno zdanie chciałem odpowiedzieć pani Nadwyckiej. My osobiście, bo głosowałem przeciw temu projektowi oddania tych 100 tysięcy mieszkańcom, z tego względu, że jakaś organizacja to organizuje i odbiera tę rolę radnym. No bo to jest, oni ustalają sobie zadania i głosują i tak dalej. No to radni co mają do badania? Nic. I w związku z tym mi się to osobiście wydawało, że odebranie roli, jaką spełnia radny. No pan to inaczej rozumie. Odwrotnie. Zaangażowanie większe. Tak, to raczej chodzi o aktywizację mieszkańców, a nie no, ale mieszkańcy mogą na sesji też. Oczywiście, ale nie widać tej aktywności, dlatego się wychodzi z taką inicjatywą, żeby sobie zaangażować. Okej. Tak jest. Ja tylko, żeby powiązać jakby jedno z drugim, to w nowym statucie jest również informacja o tym, że projekty mogą zgłaszać, może zgłaszać grupa 200 mieszkańców i po temacie. I my będziemy tym tematem się zajmować. Czyli de facto jakby przenosimy to, co jest na Radzie Miasta, przenosimy bliżej. Szanowni Państwo, 4 minutki. Bardzo bym prosił Pana, bo Pan rozumie tutaj... Proszę szanownego Państwa, ja mam coś powiem, co Was zupełnie zaskoczy. Tak. Kochani, ja opracowałem projekt budowy, jakby to tak powiedzieć, ratach na pływających na wodzie, gdzie kadłub jest budowany z dwóch celek tych plastikowych. Zamiast blachy, celek obliczy bardzo łatwo i wszystko bardzo ok, może być w krótkim czasie zmontowane nad zbiornikiem wody, żeby nie tylko było te warta, wszystkiego transportować cały wodnik, tylko nad zbiornikiem wody, bo tylko drut pociąć, zaspawać i powyginać i już jest pokrywa. I nie trzeba transportować cały wodnik. To może to będzie dobry pomysł do tego, żeby nad zalewem to zrobić, także może będzie taki pomysł. A Michał Skarpowa do połowy chyba nie zaprosiła. A tego nie wiem. No, mógł, proszę pan. Ja to widzę tak i ile chcę być razem. Nie ciekawa atrakcja tego świata. Ja to tam jeszcze widzę, że jakiś potrzebny bar i głosik musi to właśnie polską krakowską, żeby właśnie pokazać, co Polska za to. Właśnie, ja widzę, że bardzo rzadko tych krakowskich skończy się. A to jest jedna z najpiękniejszych muzyk świata. No i rzecz jedna, rzecz druga. Ja opracowałem projekt takiej kwietniki, ja to widzę tak, taki stożkowy stojak, duży nawet brzydki, jakieś rykały i odpłony samochodowe, wtedy w godzinie do pniu ustalał, że się zjechali, mają bardzo łatwo i od największych domów do najmniejszych góry i w tych łódeczkach jedna i kwiatka. I teraz te łódeczki, ja widzę, można pomalować, jak to mówimy o tych oponach. Tak, na takie kolory, jak są obrazki malowane na dziedzinnych wiosłach. A, rozumiem. Aha, ja w myśleniu takiej rzeczy,
jak głębokie do pół metra, baszeny, tam odpowiedni rozmiar, bez mała na każdym urzędu, taki jak przy piszu, żeby mieli ich właśnie mieszkańcy właśnie. Takie mocne nóżki, tak? Na tym. Nie, tylko na wchodzą jest bardzo takie kojące promieniowanie Boże na uwagę. Ja to siebie, ja to znam. I właśnie każdy się czuje lepiej na wchodzą, żeby upalny. Ja to właśnie ten procesie widzę, jak to parzywkę i ten basen. A ile mamy upalnych dni w roku? Nie udrożnili za to, ale ja to basen. No, panie drogowie. Ja to już nie zawsze. Mieszkańcy osiedli, czy nie społecznym, by wykopali absolutnie, bo to nie były dobre. Na ten basen, no i to trzeba jakoś zaszanować, to jest na to nie zrobią. I to pół metra. Jaki jeszcze pomysł, bo panu się czas kończy, bo radni zaraz muszą. I zrobił lekki spacer w tym basenie i przygłębienie jakąś piętkę i na zimę powołać może tego baseru. I zrobił lodowisko. I kochany, ta studienka jest wersza i stara się. Bo zasysający, właśnie to, bo się zebrała na studzience i cały basen puszczy i mamy gwarancję, że się nikomu nie uda. Bardzo dobrze. Trzeci... No ale żeby pan kończył, bo panu się czas kończy powoli. Słuchajcie, trzeci pomysł, budować zjeżdżalnie na klatkach schodowych, na zimę i na deszcz. A tego nie słyszę, szanowni państwo, innowacyjna myśl, a państwo tutaj się ten... Nie, ja się położę. Czyli bezpośrednio z mieszkania się wychodzi na zewnątrz, tak? A jeszcze nie, na połowie, na 10-metrowy, na połowie piętek. Ale boją się ludzie tak z piątego piętra. I zewnątrz inne dzieci, tam nie wiem, czy ja przeczytam i dalej. Okej, dobrze. Ale basen musi być do was. Ale ostatnią rzecz, bardzo proszę, bo kończy się czas, a my musimy. Jeszcze dwa bardzo ważne. Ale to bardzo ekspresem. Tu właśnie słyszę, tu drogę ręki, te uruchomienie i tak dalej. Kochani, to ja widzę. Nie ma kompletnie teraz badania, ile mieszkańców w danym regionie jest. I ile właśnie będzie. Proszę nie uderzyć panią, bo pan tak gestykuluje. I trzeba zrobić obliczenia, jaka będzie ilość pozostających, żeby to dawało to, żeby się zmieniło. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Budowa toalety. Ja widzę tak, że już rozpracowałem. Jakiś szkielek z trudu i tego, tyle jakie oszczony, żeby tylko nie widać było. I tam wchodzi w drogę, i wyciąga gazetę i ze stolce na gazetę zwinia i do świetnika. Dobra, to ja myślę, że na tym temacie zakończę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, dziękuję Państwu i wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 36. sesji Rady Miejskiej 16.